Macron mówił o tym, że on co do zasady nie jest przeciwnikiem referendów, że nie wyklucza referendów, no ale w praktyce, jak wiemy, nic w tej sprawie nie robił. W praktyce jego 7-letnie rządy, no to są rządy zdecydowanie odgórne, a nie oddolne. I ponad 70% Francuzów pytanych w sondażu chciałoby takiego referendum w sprawie dalszej polityki migracyjnej. Ponad 60% chciałby wstrzymania imigracji pozaeuropejskiej. Polityka migracyjna Francji przez ostatnie 60 lat, że migranci, potem dzieci migrantów, potem wnuki migrantów po prostu są mieszkańcami Francji w bardzo dużych liczbach. Można szacować, że w tej chwili będzie to powiedzmy między 15 a 20%. Kwestie migracyjne to nie tylko problem, który dotyczy w tym momencie Polski, ale tak naprawdę zastanawia się nad tym, co zrobić z migrantami z Afryki Północnej czy z Bliskiego Wschodu, prawie cała Europa. Jednym z takich krajów jest Francja. Dziś moim gościem na kanale lub bezpośrednio jest Kacper Kita, publicysta, którego zapytam o propozycję referendum we Francji. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Witam wszystkich widzów i słuchaczy. Tak jak już właśnie trochę tutaj wprowadziłam i zapowiedziałam, będziemy pytać o referendum migracyjne we Francji, ale tak, żeby wprowadzić słuchaczy, słuchaczki, jak obecnie w ogóle wygląda kwestia migracyjna we Francji? Czy Francuzi mają problem z migrantami z Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej? Francja przez ostatnie 60 lat jest tym krajem Europy Zachodniej, w którym odsetek ludzi pochodzenia właśnie afrykańskiego lub bliskowschodniego, a przede wszystkim afrykańskiego, przy czym chodzi tutaj zarówno o tę Afrykę subsaharyjską, mówiąc w uproszczeniu czarną Afrykę, jak tę Afrykę północną, gdzie jest przede wszystkim ludność arabska. No, jednych i drugich jest we Francji bardzo wiele, bo po prostu taka była polityka migracyjna Francji przez ostatnie 60 lat, że migranci, potem dzieci migrantów, potem wnuki migrantów po prostu są mieszkańcami Francji w bardzo dużych liczbach. Można szacować, że w tej chwili będzie to powiedzmy pod między 15 a 20% to będą imigranci właśnie z tego kierunku migracji, a szerzej, jak sobie popatrzymy na w ogóle imigrantów, no to szacuje się, że około 31, no i też to, że te związki w jakiejś mierze zawsze były też mieszane, no to około 30% mieszkańców Francji dzisiaj ma przynajmniej jednego dziadka, który był lub jest imigrantem. Więc pod tym względem ta zmiana demograficzna, która nastąpiła przez te ostatnie 60 lat, jest po prostu bardzo duża. No i budzi kontrowersje, tak? To znaczy, ona nigdy nie była przedmiotem referendum, no bo też w tym momencie już to się znacznie, tutaj jakby ta decyzja została podjęta przez kolejnych polityków, żeby na ten kierunek migracyjny się na dużą skalę otwierać. No i wielokrotnie pojawiały się na przestrzeni lat opór, krytyka wobec tych decyzji, ale nigdy nie było to przedmiotem właśnie wprost referendum. Oczywiście był to często temat kampanii wyborczych, ale też różnie bywało z przełożeniem tego, jak co politycy mówili w kampanii, a to co później robili. Na przykład no, Jacques Chirac, który na początku lat 90. podpisywał deklarację o tym, że islam nie należy do Francji, używał wręcz takiej bardzo populistycznej retoryki w stylu, że francuscy robotnicy czują brzydki zapach tych muzułmanów, którzy przyjeżdżają im odbierać pracę, a potem w praktyce, jak został prezydentem, no to imigrację wręcz poszerzał. Więc no, budzi to bardzo duże kontrowersje. W tej chwili ponad 70% Francuzów pytanych w sondażu chciałoby takiego referendum w sprawie dalszej polityki migracyjnej. Ponad 60% chciałoby wstrzymania imigracji pozaeuropejskiej. No i w ostatnich tygodniach pojawił się ten temat na agendzie również dlatego, że o takim pomyśle zaczął przebąkiwać
prezydent Emmanuel Macron pod presją właśnie opozycji, przede wszystkim opozycji prawicowej, narodowej, czyli w pierwszej kolejności Marine Le Pen. A jak do tej pory wyglądała polityka migracyjna we Francji? Czy bardziej prowadzili taką politykę integracyjną, włączającą, wielokulturową? Czy już ten problem tak naprawdę, jeśli chodzi o migrację i brak konkretnego ukierunkowania w polityce migracyjnej, narasta od dłuższego czasu? Tak naprawdę francuska polityka migracyjna przez ostatnie 200 lat to jest polityka ściągania całkiem sporej liczby ludzi, tylko że do połowy, no powiedzmy przez ostatnie 170 lat, oczywiście, tak od II wojny światowej zaczęła być to imigracja właśnie przede wszystkim z byłych kolonii francuskich. Ponieważ wcześniej była to imigracja europejska i ta imigracja europejska się dość szybko asymilowała, czy była to imigracja na początku włoska, szwajcarska, belgijska, czy później również w pierwszej połowie XX wieku była na dużą skalę imigracja polska, dziś obecna na północy Francji. Natomiast od II wojny światowej, a zwłaszcza od lat 70. widzimy na dużą skalę ściąganie imigrantów z byłych kolonii francuskich w Afryce Północnej, w Afryce Subsaharyjskiej. No i co skutkuje tym, że tak jak powiedziałem, dzisiaj ponad 30% ludzi we Francji, ma przynajmniej jednego mieszkańców Francji, ma przynajmniej jednego dziadka imigranta. I co skutkuje również tym, że no, jak popatrzymy sobie na to, co budzi największe kontrowersje, czyli islam. No to tutaj niewątpliwie ta asymilacja nie udała się tak jak się udawała w przypadku imigrantów europejskich. No widzimy to po statystykach chociażby z tak zwaną endogamię, czyli po prostu to, że w przypadku imigrantów europejskich do dzisiaj zresztą, jak na przykład porównamy Portugalczyków i Algierczyków, którzy przyjeżdżali we Francji w podobnym czasie, czyli w latach 70., 80., no to wśród Portugalczyków, no to odsetek ludzi, którzy wiąże się z Francuzami europejskiego pochodzenia jest bardzo wysoki. W przypadku ludności muzułmańskiej widzimy statystyki na poziomie 80-90% tego, że tak kobiety jak mężczyźni po prostu wiążą się, mają dzieci z ludźmi z tej samej grupy religijnej, a w znacznej mierze również etnicznej, chociaż tutaj to różnie bywa. Najbardziej wewnętrznie etnicznie są Turcy, trochę mniej Marokańczycy, Algierczycy. No to wszystko są statystyki. No i niestety oznacza to w praktyce, że tworzą się takie równoległe społeczeństwa, w których ci ludzie tak naprawdę no, funkcjonują na jednym terytorium, będąc obywatelami jednego państwa. Musimy też pamiętać, że Francja prowadziła inkluzywną politykę migracyjną, jeśli chodzi o obywatelstwo, tak? Że obywatelstwo we Francji może dostać każdy urodzony na terenie Francji w wieku 18 lat, jeżeli jego rodzice. Przepraszam, może dostać w wieku 18 lat każdy urodzony na terenie Francji, jeżeli mieszka przez 5 lat między 11 a 18 rokiem życia i może dostać obywatelstwo każdy, w momencie narodzin każdy urodzony we Francji z rodziców urodzonych we Francji. To jest tak zwane podwójne prawo ziemi. Czyli w praktyce tak naprawdę dla dzieci imigrantów to obywatelstwo francuskie jest już łatwe do zdobycia. Jest czymś powszechnym. Natomiast no, rzeczywiście Francja przez te ostatnie, zwłaszcza 40 lat, postawiła na taki program wielokulturowy, na to, żeby nie wywierać presji asymilacyjnej, taka jaka miała miejsce w przypadku imigrantów europejskich, ale również w przypadku pierwszych pokoleń imigrantów algierskich. Co wiązało się również z takim kulturowym poczuciem winy wobec byłych kolonii, które zaczęło dużo mocniej dominować we francuskim społeczeństwie, również czy w dyskursie medialnym, politycznym w latach, zwłaszcza w latach 80., czy już wcześniej, ale potem to się tylko nasilało, no i również z takim przeświadczeniem, że tak naprawdę ci ludzie mają moralne prawo, żeby tutaj przyjeżdżać, osiedlać się, zabierać swoje rodziny. Tutaj była też na przykład ważna decyzja też w kontekście takim instytucjonalnym Rady Stanu z 1978 roku, ponieważ rząd Giscarda d'Estaing, który pierwotnie był otwarty na tak zwane łączenie rodzin, czyli na to, żeby każdy imigrant mógł to sobie sprowadzić
swoją żonę, swoje dzieci. W 77 roku zdecydował się na to, żeby wstrzymać taką migrację dodatkową, czyli po prostu ze względu na rosnące bezrobocie. Czyli od tego momentu wprowadzono dekret, że można sprowadzić swoją żonę i swoje dzieci niepełnoletnie, tylko jeżeli oni się zadeklarują, że nie będą pracować we Francji, żeby nie odbierać miejsca francuskim pracownikom. Ale Rada Stanu w 78 roku, czyli taki organ kontrolny, coś w rodzaju Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale też nie do końca, to jest sprawdzone jeszcze przez Napoleona, nie będziemy teraz to wchodzić, stwierdził, że to jest niezgodne z prawem do prowadzenia normalnego życia rodzinnego. Takie pojęcie zostało wprowadzone, no i wobec tego jest to jakby wyłączone z decyzji, które polityk może podjąć na bazie tego, że został wybrany z konkretnym programem. I to również jest przedmiot potencjalnego sporu konstytucyjnego. Jeżeli na jakimś etapie jakiś prezydent Francji przeprowadziłby referendum, w którym na przykład większość społeczeństwa by stwierdziła, że nie ma czegoś takiego jak prawo do sprowadzania swojej rodziny dla każdego imigranta, no to wtedy Rada Stanu już wysyłała taki sygnał przed poprzednimi wyborami prezydenckimi, że oni uważają, że to jest jakby deklaracja praw człowieka, która jest częścią porządku konstytucyjnego i w związku z tym nie można czegoś takiego przegłosować. Więc tutaj też dotykamy tych i wielu spraw dotyczących imigracji, dotyczących tego, jak na ile można ograniczyć imigrację, jak i co robić z imigrantami, będziemy dotykać właśnie tego, co Piotr Trudnowski nazywał starciem liberalnej demokracji z niedemokratycznym liberalizmem. I tutaj ten problem, który jest nam dobrze znany z innych kontekstów. Dokładnie. W takim razie tutaj chyba pora, żeby zapytać o to referendum już bardziej bezpośrednio. Tak jak pan powiedział, prezydent Macron zaczął też mówić o tym referendum, więc od jakiegoś czasu mamy też taki boom i powrót do tego tematu w różnego rodzaju mediach. Czy możemy się spodziewać, że w najbliższym czasie dojdzie do tego referendum migracyjnego we Francji? Myślę, że na razie trzeba być ostrożnym, ponieważ Macron na razie wypuścił taki pierwszy sygnał. On wypuścił taki pierwszy sygnał, mówiąc o tym, że będzie to przedmiotem debaty i będzie to przedmiotem również potencjalnie referendum, ale nie podał ani tematu referendum, ani nie podał daty referendum. To jest jeszcze odległa perspektywa. On się teoretycznie zobowiązał do tego, że kiedyś będzie jakieś referendum. Tylko w praktyce to jest jeszcze daleka droga, ponieważ on ewidentnie to jest taki balonik próbny polityczny, w którym on poczeka, jakie będą reakcje. No i też trzeba pamiętać o tym, że to nie jest łatwa sytuacja z perspektywy również opozycji, tej, która się domagała tego referendum przez lata, żeby się tutaj dogadać, ponieważ to Macron ma konstytucyjne prawo do tego, żeby ustalić treść tego referendum, prawda? I wobec pytania referendalnego. I wobec tego on może to w bardzo różny sposób ująć. Co tak naprawdę, o co tak naprawdę chciałby zapytać Francuzów? No i tutaj pytanie, czy będzie wypracowany jakiś kompromis, jakieś negocjacje w tej sprawie, czy po prostu któregoś dnia Macron stwierdzi, że rzuca takie a takie referendum. Natomiast tutaj też warto uświadomić sobie taki historyczny lekko kontekst, bo mówiłem o tych kwestiach migracyjnych, może jeszcze warto wspomnieć o tym, że mamy też, to jest też powód do zaniepokojenia imigracją w zjawisku desekularyzacji, czyli tego, że kolejne pokolenia imigrantów pochodzenia z krajów muzułmańskich są bardziej religijne niż wcześniejsze pokolenia, a jednocześnie Francuzi europejskiego pochodzenia robią się bardziej religijni. To jest ciekawe, bo w latach 50. 60. Europejczycy byli nieco bardziej religijni niż Algierczycy, którzy przyjeżdżają do Francji, a później to po prostu zrobiło się taki rozjazd. I w tym kontekście również to budzi zaniepokojenie. Może pokażę tak. No dobra. Jeśli chodzi o to referendum. Ostatnie referendum, które było, bo ostatnie referenda, które były we Francji, to były referenda, które budziły duże kontrowersje. Dwa z trzech referendów, które były w 1992 i 2005 roku, czyli referendum dotyczące traktatu z Maastricht, czyli tak naprawdę wejście Francji do Unii Europejskiej w takim kształcie, jako Unii Europejskiej. Potem było referendum w 2000 roku dotyczące skrócenia kadencji prezydenckiej z 7 do 5 lat. Ono nie budziło aż tak wielkich kontrowersji. I w 2005 roku mieliśmy kolejne pytanie, kolejne referendum europejskie, czyli dotyczące traktatu konstytucyjnego, który miał wprowadzić właśnie konstytucję dla Europy. No i oba te referenda, 92 i 2005 roku, były właśnie bardzo ciekawymi takimi przypadkami referendów, w których mimo tego, że cała klasa polityczna popierała jedną stronę,
trochę jak w przypadku Brexitu, to tutaj społeczeństwo i tutaj też było charakterystyczne we Francji, z jednej strony ta bardziej twarda, czego byśmy się spodziewali, prawica, ale też również taka bardziej twarda, suwerenistyczna lewica była przeciwko większej integracji w ramach Unii Europejskiej, czy później traktatowi. I w 1992 roku, to jest bardzo mało znany fakt, Francuzi zagłosowali za wejściem do Unii Europejskiej minimalną większością, 51% do 49%. I to było do samego końca się wahało. W 2005 roku, no to już jest zdecydowanie bardziej znane, 54 do 46% zostało to odrzucone. Traktat konstytucyjny znów, mimo tego, że prezydenci, premierzy, oprócz jednego, ministrowie, media, klasa polityczna popierała traktat konstytucyjny, no a później, jak wiemy, Sarkozy tak naprawdę niewiele zmieniając wprowadził to jako traktat lizboński, pomijając referendum poprzez parlament. I poprzez parlament zmieniając konstytucję. I w tej sytuacji tak naprawdę to ostatnie 18 lat od tego referendum, które było taką klęską widowiskową elit establishmentu, no nie było żadnego kolejnego referendum i w przypadku opozycji francuskiej ta narracja o tym, że potrzebujemy referendum, jest odwoływaniem się od tego 2005 roku, ponieważ jest właśnie w niej ta wiara, że o ile elity francuskie są powiedzmy prounijne, promigracyjne i tak dalej, to lud francuski jest dużo bardziej sceptyczny w tych sprawach, a po drugie, że o ile ludzie ciągle mogą się bać zagłosować wprost na przykład Marine Le Pen, chociaż jej poparcie konsekwentnie rośnie, to już za konkretną polityką, którą ona popiera, byliby w stanie w większości swojej zagłosować. No, w sondażach ewidentne jest, że zdecydowana większość Francuzów ograniczenie imigracji by chciała. I tutaj też właśnie ważny jest ten kontekst polityczny, że tak naprawdę Le Pen przez ostatnie kilka lat to clue jej agendy, to jest budowa, to jest próba budowy takiej koalicji, jaka miała miejsce w tych dwóch referendach. To jest taki trochę święty graal jej środowiska politycznego, figura, że trzeba odbudować ten sojusz prawicy takiej suwerennościowo-tożsamościowej, narodowej z tą lewicą, która jest suwerenistyczna, socjalna, niechętna imigracji z przyczyn praw pracowniczych, niechętna Unii Europejskiej, ponieważ Unia Europejska widzi, prawda, przedmiot tutaj wielkiej finansjery i tak dalej. I to jest sentyment, który we Francji rzeczywiście no, istniał właśnie w 2005 i 1992 roku, kiedy taka większość się pojawiła i to jest koalicja, którą Le Pen stara się budować. No i powoli jej to stąd bardzo mocne akcentowanie tych kwestii socjalnych przez te ostatnie kilka lat, jak stoi na czele Zdatnego Frontu dzisiaj Zjednoczenia Narodowego i właśnie również akcentowanie, domaganie się konsekwentne tego referendum, jak również odżegnywanie się od pojęcia prawicy. Tak ona mówi, że jest ni dokład, ni gorsza, ani prawica, ani lewica. Więc ten kontekst też warto brać pod uwagę. A jak wygląda praktyka przeprowadzenia referendum? Kto we Francji może tak naprawdę to referendum zainicjować? We Francji mamy referendum inicjowane przez prezydenta, który tak naprawdę może dowolnie, jakby arbitralnie przeprowadzić dowolne referendum w ramach warunków konstytucji. Czyli musi to referendum dotyczyć albo ładu instytucjonalnego, albo polityki społecznej, gospodarczej i zostało to również dopisane w 2008 roku podczas rewizji konstytucyjnej 50-lecie kwestii środowiskowej. Więc tu jest też problem i w kontekście obecnym pojawia się pytanie o to, czy nie należałoby zmienić konstytucji i dopuścić również referenda w innych sprawach, na przykład w sprawie polityki migracyjnej. Ponieważ tutaj też często odpowiedź tych ludzi, którzy są niechętni czy ograniczeniu polityki migracyjnej, czy referendum w tej sprawie, jest taka, że nie można w tej sprawie zrobić referendum. No oczywiście nie powiedzą, ale jak to jest sprawa społeczna, prawda? No i tutaj jest przedmiot do dyskusji, przedmiot do interpretacji przez
przez organy kontrolne, prawda? Czy Radę Konstytucyjną, czy Radę Stanu, i tutaj można by się spodziewać jakiegoś sporu prawnego, gdyby ktoś takie referendum, jakiś prezydent takie referendum chciałby przeprowadzić. Natomiast można sobie wyobrazić, że to mogłoby być jakaś taka gałązka oliwna Macrona wobec elektoratu antyimigracyjnego. No to byłaby zmiana konstytucji, która by takie referendum na przyszłość umożliwiała. I taka zmiana konstytucji mogłaby być wprowadzona na dwa sposoby. Albo poprzez referendum w sprawie referendum trochę, albo poprzez parlament, w którym 3/5 obu izb zagłosowałyby za taką zmianą konstytucji. Czyli tak jak na przykład Sarkozy przyjął traktat lizboński. Ale to byłoby, myślę, trudne, bo to już by wymagało kompromisu sił politycznych. Chociaż no, można by sobie to wyobrazić, jeżeli podpisaliby się pod tym zgodnie lepeniści, republikanie, czyli centroprawica i przynajmniej część obozu Macrona, ale to na pewno bardzo dzieliłoby obóz Macrona i to też z tego punktu widzenia jest to jakaś przeszkoda do potencjalne do pokonania. Więc mamy generalnie referendum z inicjatywy prezydenta, ale mamy też od 2008 roku referendum z tak zwanej inicjatywy łączonej, inicjatywy partagée, które w ramach rewizji wspomnianej 50-lecia konstytucji jedna piąta parlamentarzystów i może złożyć wniosek o przeprowadzenie referendum i jeżeli zbiorą podpisy 1/10 obywateli, którzy mają prawo wyborcze, to wtedy takie referendum musi się odbyć, z tym, że przedmiot referendum musi być wcześniej zatwierdzony przez Radę Stanu i przepraszam, przez Radę Konstytucyjną. No i na przykład w sprawie emerytur, w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego taki wniosek 1/5 parlamentarzystów złożyła, nawet dwukrotnie, ale za każdym razem było to odrzucane przez Radę Konstytucyjną na zasadzie, że dopiero co taka ustawa została przeprowadzona, więc teraz nie można tego po prostu przeprowadzać referendum w tej samej sprawie. A czy elity polityczne albo obywatele Francji postulują to, żeby wprowadzić takie referendum obligatoryjne zainicjowane przez obywateli, przez obywatelki? Kiedy analizowaliśmy tutaj też na kanale lub bezpośrednio postulaty dotyczące demokracji bezpośredniej poszczególnych partii politycznych w Polsce, to okazało się, że w Polsce, chociaż jakby nie mamy takiego referendum obligatoryjnego, to ono było poruszane tak naprawdę przez każde ugrupowanie, które obecnie się znajduje w Sejmie. Jak to wygląda we Francji? No rzeczywiście, ze względu na ten kontekst historyczno-polityczny, o którym wspomniałem, w znacznej mierze referendum stało się postulatem podnoszonym przez opozycję, również te, czy z jednej strony te, no przede wszystkim opozycję narodową, prawicową, czyli lepenistów, ponieważ po prostu oni jakby w ramach tej dychotomii politycznych chcą reprezentować właśnie lub przeciwko elitom bardziej niż prawica, lewica, tak? Oni tego podziału się odżegnują, to jest tak wymieniam po przecinku, bo oni cały czas mówią, że są bowiem patriotów, a nie prawicy i tak dalej. No i właśnie ludu, prawda? Ludu przeciwko elitom i też ze względu na kształt instytucjonalny Piątej Republiki Francuskiej referendum jest wymarzonym narzędziem do działań do zmiany polityk publicznych, również w fundamentalnych sprawach, w sytuacji, która mogłaby się pojawić jak najbardziej, czyli w sytuacji, w której mielibyśmy prezydenta wybranego w wyborach powszechnych z jednej opcji, ale mielibyśmy na przykład Le Pen albo kogoś podobnego, ale jednocześnie nie mielibyśmy w parlamencie jasnej większości. Ponieważ Francja jest w tej chwili podzielona nie na dwa, tylko na trzy, bardzo, przynajmniej bardzo ostro zwalczające się obozy, jak uwzględnimy republikanów, to tak naprawdę na cztery. I wobec tego, oczywiście w ramach każdego tego obozu mamy też podobozy. I tak naprawdę no, w tej chwili mamy dwie izby francuskiego parlamentu i w żadnej prezydent obecnie nie ma większości i nie ma tak naprawdę tam żadnej sprawnej większości w Zgromadzeniu Narodowym, czyli we francuskim Sejmie. I w tej sytuacji, no i taka sytuacja mogłaby się jak najbardziej powtórzyć również przy innym prezydencie,
I wtedy jest bardzo możliwe, że również po to, żeby narzucać swoją agendę z pominięciem parlamentu, używać do tego referendum. Stąd tak referendum jest często używanym postulatem czy przez Marine Le Pen, czy przez Edi Casemura, czyli drugiego polityka prawicy. Również pojawia się referendum jako coś kojarzonego z golizmem w narracji niektórych polityków Partii Republikańskiej, czyli Partii Postgolistowskiej, chociaż nie aż tak mocno, no bo też oni, jak sami byli u władzy, no to tak naprawdę tego referendum w ostatnich latach nie mocno nie stosowali. No Chirac go użył do tego, żeby skrócić kadencję prezydenta i później no, trochę musiał go użyć, żeby nie narzucać tego społeczeństwu w sprawie tego traktatu konstytucyjnego dla Europy, no ale później Sarkozy już na przykład referendum nie używał i później ten temat trochę wygasł, natomiast w ostatnim czasie też trochę ze względu na tę konkurencję ze strony Le Pen ten temat trochę w tej narracji wrócił. Macron mówił o tym, że on co do zasady nie jest przeciwnikiem referendów, że nie wyklucza referendów, no ale w praktyce, jak wiemy, nic w tej sprawie nie robił, w praktyce jego 7-letnie rządy, no to są rządy zdecydowanie odgórne, a nie oddolne, jeśli chodzi o sposób sprawowania władzy, również o sam fakt również użycia artykułu 40.3, czyli narzucenie podwyższenia wieku emerytalnego bez większości w parlamencie. Jeśli chodzi o lewicę, no tutaj różnie bywa. Mamy środowiska, które chciałyby referendum, te, które są powiedzmy bardziej krytyczne wobec tej dominacji elit liberalnych, które personifikuje sobą Macron. I również w niektórych sprawach socjalnych ten postulat był podnoszony, tak? Na przykład tutaj podwyższenie wieku emerytalnego. Tutaj tak naprawdę to lud powinien się wypowiedzieć, a nie obywatele. Więc ten temat referendum jest rzeczywiście dość żywy. Również ze względu na to, że w Francji referendum jest całkiem łatwo przeprowadzić, jeżeli po prostu prezydent tego będzie chciał. I również dlatego, że w Francji mieliśmy sporo tych referendów w historii, tak? No, tak naprawdę we Francji, jak popatrzymy, no to pierwsze referendum było jeszcze pod koniec XVIII wieku. Referendum w sprawie konstytucji jakobińskiej, która później nie weszła w życie, co prawda. No, był pierwotny pomysł przeprowadzenia referendum w sprawie ścięcia króla, które nie został wcielone w życie. No i mieliśmy takie okresy wzmożeń trochę. Czyli mieliśmy właśnie pod koniec XVIII i na początku XIX wieku, w okresie rewolucji, a potem Napoleona, mieliśmy referenda, czy nazywano to plebiscyty. Chociaż no, w przypadku Napoleona, no to można było poddawać wątpliwość ich pełną transparentność, jeśli chodzi o, no po prostu głosowanie było jawne. Natomiast sama idea była. Później wraz z restauracją to ten pomysł zanikł, a później znów Napoleon III, czyli bratanek, również oparł się swoją władzę mocno na plebiscytach. Więc no, później znów była przerwa, ponieważ mieliśmy znów dominację rządów parlamentarnych w III Republice. Natomiast wraz z pojawieniem się na scenie de Gaulle'a, no to ten temat referendum mocno wrócił, ponieważ właśnie mamy ten motyw ustroju polegającego na tym, że jest przywódca wybierany w wyborach powszechnych i on ma narzędzia do tego, żeby rządzić z pominięciem parlamentu, z pominięciem partii politycznych właśnie poprzez referenda, tak? De Gaulle przeprowadził aż 4 referenda jako prezydent. Tutaj no nawet są duże kontrowersje co do legalności tych referendów z punktu widzenia konstytucyjnego, ponieważ on użył do tego właśnie artykułu 11, natomiast artykułu 89, czyli arbitralnie wprowadził sobie to referendum bez zgody parlamentu. A no, były wątpliwości, czy rewizji konstytucyjnej można dokonać
poprzez referendum, bez zgody parlamentu, a on to tak naprawdę narzucił trochę i również prowadził powszechne wybory prezydenckie w ten sposób, więc rzecz, która no, ma bardzo daleko idące konsekwencje i do dzisiaj we Francji funkcjonuje, więc tak zostało to tak zalegalizowane post factum, chociaż gdyby ktoś znowu chciał tego użyć, jakiś prezydent, czyli zmieniać konstytucję przez referendum samo, no to wtedy mogłoby to budzić bez procedury przewidzianej w artykule 89 do zmiany konstytucji, no to wtedy mogłoby to budzić bardzo duże kontrowersje i tutaj właśnie spory z instytucjami takimi jak Rada Konstytucyjna. Chciałam tylko skomentować to, jak właśnie wygląda teraz podejście Macrona. Myślę, że to jest trochę zbieżne z tym, co się dzieje bardzo często w polskiej polityce, że dużo chętniej się mówi o oddaniu władzy ludowi, obywatelom i demokracji bezpośredniej, jak się jest w opozycji, a potem, jak się okazuje, te plany i postulaty, jak się dochodzi do władzy, przestają już być tak naprawdę nagle gdzieś realizowane i są bardzo często zapominane. Także rzeczywiście tu możemy odnaleźć kilka analogii także w polskiej polityce. To prawda, to prawda. No. Tak naprawdę ścierają się tutaj te modele ustrojowe. No we Francji mamy też całkiem sporo różnych referendów na poziomie lokalnym. Więc myślę, że jest to rzeczywiście ciekawy kraj do takich właśnie badań, które Państwo prowadzicie. Bardzo dziękuję dzisiaj za rozmowę. My może jeszcze wrócimy kiedyś do Francji, bo przecież też całkiem niedawno głośno było o hulajnogach w stolicy, ale to już nie kwestia ogólnokrajowa. Także może jeszcze do Francji tutaj na kanale lub bezpośrednio powrócę. A dzisiaj bardzo dziękuję za wizytę na kanale. Ze mną był Kacper Kita. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia. Do usłyszenia.